Dzień dobry, Żoliborze. Dzisiaj jestem w apartamencie przy ulicy Barszczewskiej 6. Chciałabym Państwu pokazać to wnętrze, w związku z tym, że w najbliższy czwartek, 8 października, organizuję tutaj dzień otwarty. Jest apartament powierzchni 127 metrów, na tą chwilę zaaranżowany w ten sposób, że są tutaj dwie sypialnie, dwie łazienki, kuchnia z piżarką, którą właśnie pokazuję. Przestronny pokój dzienny i garderoba przy sypialni głównej. Półtora roku temu apartament przeszedł remont, podczas którego wymieniono oświetlenie, pojawiły się nowe meble, nowe tapety, nowe aranżacje. Tutaj na przykład mamy przepiękne szafki w korytarzu. Przez sekundę zobaczycie Państwo mnie. Teraz idziemy do tej części, powiedzmy, prywatnej, gdzie znajdują się dwie sypialnie. Sypialnia dziecięca, obok sypialni schowek, bardzo fajnie zaaranżowane. Łazienka tuż przy wejściu, jest to łazienka z wanną, piękną tapetą. Oraz na koniec pokażę Państwu sypialnię główną. Jest to sypialnia z garderobą oraz dużą łazienką. W tej łazience dla odmiany jest duży prysznic, w szafie pralka i suszarka. Serdecznie zapraszam już w najbliższy czwartek, 8 października. Czekam na Państwa w godzinach 15-18. Proszę o sygnał, gdyby ktoś nie mógł w tych godzinach, zostanę dłużej, bo przyjadę wcześniej, nie ma problemu. Tak jak Państwo widzicie, nikt tutaj nie mieszka, więc można przyjść, poczuć się swobodnie, rozsiąść się na kanapie, pozaglądać, po prostu poczuć to wnętrze. Serdecznie zapraszam, czwartek, 8 października, godzina 15-18. Do zobaczenia, Monika Żurek.